fajn. Cześć, jestem Tymek, przyjechałem tutaj z Gorzowa i chciałem wam powiedzieć o tym, jak poznałem w życiu miłość, wolność i to, czego szukałem przez całe swoje życie. I zacznę od tego, że urodziłem się w rodzinie wierzącej, gdzie moi rodzice nie chodzili do żadnych kościołów, ale mówili mi o Bogu, mówili mi o Jezusie. I ja, patrząc na ich życie, wiedziałem, że to, o czym oni mówią, że to jest prawdą, ale tak naprawdę wiedziałem, że to jest tak, jak oni mówią, tylko że ja tego nie znałem. I nie chodziłem do żadnych kościołów, nie miałem za bardzo styczności z tym, a kiedy miałem z tym styczność, to widziałem ludzi, którzy jedno mówią, a drugie robią, i nie było to dla mnie prawdziwe, więc stwierdziłem, że nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi, bo to nie jest prawdziwe, co oni jakby robią, jedno robią, drugie mówią. I doświadczałem w życiu różnych rzeczy, w sensie działania Bożego, na przykład w swoim domu. I dlatego wiedziałem, że jest Bóg, że jakiś Bóg jest, że coś tam istnieje, że coś tam istnieje. I zacząłem dorastać, urodziło mi się rodzeństwo i zaczęły do mnie przychodzić różne myśli o odrzuceniu, o tym, że ja nie jestem tak naprawdę kochany, tak, przez swoich rodziców, że inne rzeczy są ważniejsze, tak, i w bardzo młodym jakby wieku to do mnie przyszło i zaczęło to się nasilać jakby cały czas i ja ciągle odczuwałem w sercu taką pustkę, której nie byłem w stanie zapełnić i ja szukałem wolności, bo jakby ja nie czułem się wolny tak naprawdę, ja nie czułem się spełniony w życiu, cały czas było coś, czego nie miałem, ciągle jakiś niedosyt miałem i w wieku 12 lat ja wkręciłem się w całą taką kulturę hip-hopu i w wieku 12 lat ja zacząłem próbować różnych rzeczy. Zacząłem próbować narkotyków, nawet nie wiem jakich, nie wiem co to było nawet, ale nie jest to istotne, po prostu zacząłem robić różne rzeczy, które zaczęły jeszcze bardziej wpływać na moje życie destrukcyjnie i z tej pustki jakby robiła się coraz większa pustka, ja zacząłem nosić maski, które chciałem sobie sam udowodnić, że to nie jest tak, że ja jestem nikim, więc zacząłem robić jakąś tam muzykę, zacząłem pokazywać się ludziom, zacząłem robić coś, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że ja jestem nikim, ale w sercu ja po prostu cały czas miałem tą pustkę, cały czas nie wiedziałem, jak to zapełnić i robiłem jedne rzeczy za drugimi. Piłem alkohol, chodziłem na jakieś koncerty, imprezy, robiłem różne rzeczy, które wydawało mi się, że one dadzą mi to spełnienie, one mi pokazywały, że jeżeli ja to zrobię, to ja będę szczęśliwym człowiekiem, to ja będę spełniony, ja będę wolny. I ja robiłem te rzeczy i goniłem za nimi jedna za drugą. I kiedy ja robiłem te rzeczy, to nagle widziałem, jakbym musiał zrobić coś jeszcze większego, żeby być szczęśliwym. I ja goniłem za tymi rzeczami, goniłem i nie byłem szczęśliwy tak naprawdę. I pamiętam, po jednym z koncertów, które grałem, obudziłem się w swoim domu. Zobaczyłem rozwalone rzeczy w swoim pokoju i po prostu byłem strasznie przygnieciony tym wszystkim, że taka jest ta rzeczywistość, w której żyję, że jednak po prostu to wszystko wydawało mi się takie bez sensu i napisał do mnie SMS-a mój kolega, żebym do niego przyszedł się naćpać i to była chyba godzina 10 rano, ja wstałem, poszedłem do niego i nie chciałem tego brać nawet, co oni tam mieli, ale kiedy ja po prostu to wziąłem, to nagle wszystkie emocje, które miałem w sobie, się spotęgowały, a moje życie było wypełnione totalnie lękiem i strachem. Ja bałem się chodzić spać, ja bałem się wychodzić z domu, miałem po prostu przez te narkotyki, miałem strasznie w ogóle psychikę zniszczoną jako takie małe dziecko. Ja w ogóle straszne lęki do mnie przychodziły, różne rzeczy w mojej psychice się odtwarzały i ja wybiegłem z tamtego mieszkania, kiedy po prostu się naćpałem z nimi, zacząłem biec do domu i wpadłem do swojego domu i starałem się to ukryć przed rodzicami, w jakim jestem stanie, ale to było tak silne, że oni od razu to zauważyli. Ja usiadłem w swoim pokoju na krześle i czułem się
po prostu jakbym był poza upływem czasu i przestrzeni, jakbym gdzieś w ogóle był wyciągnięty z tej rzeczywistości i straszne cierpienie w tamtym momencie przeżywałem. I nigdy w życiu nie doświadczyłem takiego cierpienia, jakie to było w tamtym momencie. I przyszła mi po prostu świadomość tego, że tylko Bóg może mnie z tego uwolnić. I ja usłyszałem wtedy głos, i co teraz? W ogóle i co teraz, że jestem w tej sytuacji? I jakby co teraz, jakby co ja mogę zrobić? I przyszła do mnie świadomość tego, że ja sam swoje życie doprowadziłem do takiego miejsca, że ja sam ja to zrobiłem, sam sobie zgotowałem takie coś, w czym ja jestem w tamtym momencie, ale wiedziałem, że Bóg może mi pomóc. I ja położyłem się na łóżku. Przyszedł mój tata i zaczął się modlić o mnie. I ja nie wiedziałem wtedy, ile to czasu trwało, bo byłem jakby w takim stanie, ale nawet już nie pamiętam, czy ja to powiedziałem swoimi ustami, czy ja tylko zawołałem w swoim sercu. Pamiętam, że powiedziałem: Jezu, ja pragnę tylko jednej rzeczy od Ciebie. Ja pragnę tylko jednej rzeczy, żebyś Ty zabrał cierpienie, w którym ja jestem. Żebyś Ty zabrał to cierpienie ode mnie, w którym ja teraz jestem. I nawet nie wiem, czy ja to powiedziałem, czy w swoim sercu postanowiłem, że ja chcę się odwrócić od tego wszystkiego, w czym ja się znajduję, że ja jestem gotów to zrobić, tylko żebyś zabrał to cierpienie ode mnie. I w tamtym momencie ja leżałem na tym łóżku i ja poczułem się, jakbym się dosłownie fizycznie 15 centymetrów uniósł. Poczułem się, jak spada ze mnie ciężar, który mnie dosłownie 15 centymetrów w ziemię wgniatał. I w tym uniesieniu ja fizycznie po prostu poczułem napływ miłości, której nigdy wcześniej nie znałem. Napływ miłości, która wpłynęła do mojego wnętrza i wypełniła moje wnętrze. I ja czułem się, jakbym miał całe życie zamknięte oczy i w jednym momencie przejrzał, jakby mi spadły łuski z oczu. I ja nagle zobaczyłem to, o czym ja słyszałem całe życie. Zobaczyłem Chrystusa, który jest ponad wszystkim. Zobaczyłem Chrystusa, który naprawdę umarł za mnie, który naprawdę dał mi wolność. Ja zobaczyłem Go. Zobaczyłem Jego miłość, zobaczyłem, jak On mnie kocha. Ja zobaczyłem, jak On mnie kocha i wiecie co? Kiedy ja zobaczyłem, jak On mnie kocha, to ja opadłem na kolana, zacząłem płakać. Nawet nie pamiętam, ile czasu to trwało, kiedy płakałem, ale ta rzecz zmieniła moje życie. Kiedy ja zobaczyłem, jak On mnie kocha, wtedy Duch Święty mnie wypełnił. Ja nie wiedziałem, jak to się nazywa. Ja się narodziłem na nowo. Zostałem uwolniony od tego cierpienia, w którym się znajdowałem. Ja byłem naćpany i nagle jakby w jednym momencie wrócił do rzeczywistości. To ogromne cierpienie, które było we mnie w jednym momencie, zniknęło i ja po prostu od tamtego dnia stałem się wolny, stałem się nowym człowiekiem i ta pustka, którą miałem w sercu, została wypełniona. Ta pustka została wypełniona i ja wtedy doświadczyłem tego, że ja nie muszę nic. Ja przychodziłem do domu i ja tylko zamykałem się w swoim pokoju, żeby doświadczyć cały czas tej miłości, żeby się nią napawać, bo to jest to, co wypełniło moje serce. To jest to, czego ja szukałem całe życie. I ja nigdy w życiu bym sobie nie wyobrażał, że Bóg mi to da, że Bóg to było jakieś ostatnie miejsce, w którym ja bym szukał zaspokojenia w swoim życiu. I wiecie, ja go tylko poprosiłem, żeby On mi pomógł. A On mi pokazał, kim On jest, jak mnie kocha i dał mi to, czego ja pragnąłem, rozumiecie? Ja tylko prosiłem, żeby mi pomógł, a On mi dał to, czego ja pragnąłem całe swoje życie. I stoję przed wami od 2 lat jako nowy człowiek. I od tamtego dnia Chrystus zamieszkał we mnie i po prostu znalazłem to, czego szukałem. Bo to po prostu miłość, tylko i wyłącznie miłość może dać człowiekowi prawdziwe spełnienie. I ja wiem, że w ogóle dlatego Jezus przyszedł na świat, dlatego to wszystko Bóg zrobił, że ja bym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, wiecie? To jest prawda. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że dzisiaj Bóg powiedział mi, że
stworzył mnie dlatego, żeby się podzielić swoją miłością ze mną. Amen. Halleluja!